Centrum Aktywności Seniora w Stalowej Woli. Niech mi będzie wolno zaprosić i powitać włodarza naszego miasta, pana Lucjusza Nadbrzeżnego. Witam przewodniczącego Miejskiej Rady, pana Stanisława Sobiera wraz z radnymi. Chciałem powitać naszych gości z Mielca, całą delegację, na czele z panią naczelnik. Wszystkiego najlepszego, bardzo proszę. Witam wszystkich radnych miejskich i witam radnych Miejskiej Rady Seniorów. I kochani, witam przede wszystkim was, moich kolegów, seniorów, seniorki, seniorów, tych ukochanych, które czasem krzyczą na mnie, czasem są źli. No i takie jest życie. Proszę państwa, my tutaj chwilę jesteśmy, żeby to rozpocząć tak prawie oficjalnie. Chciałem przypomnieć, że stąd potem przejdziemy korowodem, na czele orkiestra będzie szła pierwsza, będą mazurecki, potem my wszyscy seniorzy wybieramy się do Spółdzielczego Domu Kultury. Ale teraz bardzo bym chciał tutaj przy was podziękować panu prezydentowi, dzięki którego zaangażowaniu, podejściu do tematu seniorów jesteśmy w obiekcie, który jest moim i jego dzieckiem. Także panie prezydencie, proszę od was o parę słów. Drodzy państwo, panie przewodniczący, wielce szanowni zgromadzeni państwo, na czele również z naszymi przyjaciółmi z Mielca, pani przewodnicząca, pani naczelnik, szanowni państwo, drodzy przedstawiciele władz lokalnych, szanowny panie przewodniczący, wraz z radnymi Rady Seniorów i Rady Miejskiej w Stalowej Woli i przede wszystkim drodzy stalowowolscy seniorzy. To wielka radość i przyjemność zobaczyć tak liczne grono naszych aktywnych, gotowych do działania pracy stalowowolskich seniorów. I tutaj, panie przewodniczący, dziękuję za te miłe słowa, ale to miejsce, wyjątkowe, piękne miejsce, nie powstałoby, gdyby nie aktywne, gotowe właśnie do działania, wspaniałe środowisko seniorów Stalowej Woli. Jeżeli komukolwiek należą się brawa, że to miejsce powstało, że to miejsce żyje, to tylko i wyłącznie państwo. A więc ja poproszę o wielkie, wielkie brawa dla stalowowolskiego środowiska seniorów. Bo szanowni państwo, stworzyliśmy faktycznie piękne, dostępne, nowoczesne miejsce, które budzi bardzo pozytywne emocje dla osób, które tutaj wchodzą. Ale to są tylko narzędzia, to są mury, to jest coś, co bez najważniejszego czynnika nic nie znaczy, bo we wszystkim tym, co tutaj się dzieje, najważniejsi są ludzie, najważniejsze są serca, które mocno biją, które pobudzają, motywują do działania. I to są właśnie serca naszych stalowowolskich seniorów. Za to chciałbym w sposób szczególny podziękować i dzisiaj w taki symboliczny sposób, bo już nasze centrum kilkanaście dni działa, ale w taki symboliczny sposób chcieliśmy państwu to miejsce przekazać, aby te powierzchnie służyły dla państwa, aby to była powierzchnia, która będzie wypełniona radością, wypełniona nadzieją, wypełniona wzajemną solidarnością, wypełniona dobrą kulturą, rozwojem, nauką, bo ja wiem, że nasi seniorzy mają tą wielką świadomość, że jesień życia to jest czas, który trzeba w pełni wykorzystać. I tego życzę, aby to miejsce z państwa zaangażowaniem żyło na co dzień pod kierownictwem pani dyrektor. Gdzieś nie widzę pani dyrektor. Gdzieś, o, jest pani dyrektor. Tutaj myślę, że wielkie, wielkie brawa dla pani dyrektor.
za to, że podjęła się tego wielkiego wyzwania, bo to jest również bardzo ważne, kto stoi na czele takiej instytucji. Ja myślę, że panią Bognę też państwo doskonale znacie przez te wszystkie lata zaangażowanej pracy, pełnego serca dla środowiska senioralnego. I ja również nie mam najmniejszych wątpliwości, że z pełnym zaangażowaniem ze swoim zespołem będzie budować państwo tutaj warunki, można powiedzieć, domowe, właśnie z sercem, z otwartością do tego, żeby każdy senior i ten, który jest zrzeszony w organizacjach stowarzyszeń, w klubach, i ten, który nie jest zrzeszony, aby jeżeli wejdzie tutaj do tego miejsca, do Centrum Seniora, aby czuł się bardzo dobrze. Życzę państwu, aby najbliższe dni, te dni senioralne w Stalowej Woli, wypełnione radością, godnością naszych seniorów, również budowały szacunek dla osób starszych. To centrum również było budowane z taką ideą, aby przez takie wydarzenia w świecie, kiedy czasami, czy nawet coraz częściej, niestety brakuje szacunku między ludźmi, żeby w pewien wyjątkowy sposób młodemu pokoleniu również wskazywać konieczność wychowania w szacunku do osób starszych. To również jest misja tego miejsca. Myślę, że te dni seniora, które przed nami, w sposób piękny, ale również taki budujący, właśnie ten szacunek do osób starszych będą budować. Wszystkim państwu za zaangażowanie, za to wzajemne budowanie siły stalowowolskich seniorów. Piękna państwo. Bardzo, bardzo serdecznie dziękuję i życzę wszystkiego dobrego. Dzień dobry. Drodzy państwo, ja się bardzo cieszę, że te dni seniora możemy rozpocząć właśnie w tym miejscu, w naszym Centrum Aktywności Seniora, że ten budynek jest przeznaczony dla nas, dla naszej działalności, dla podwyzwania, które przed nami są stawiane. Przed nami jest cały szereg różnego typu wydarzeń, które łączą się z naszymi dniami seniora. W dniu jutrzejszym będziemy zapraszać państwa do zapisywania się do poszczególnych grup, klubów, organizacji, bo o to państwo w międzyczasie na korytarzu pytaliście. Więc jeszcze raz cieszę się, dziękuję, że państwo jesteście. Zapraszam na jutro i zapraszam na wszystkie kolejne dni do 16 października. Co dzień coś dla państwa mamy przygotowane. Dziękuję serdecznie. Szanowni państwo, przepraszam, ale popełniłem małe faux pas, albo bardzo duże faux pas, bo nie podziękowałem osobom, które decydowały w sumie od 2017 roku o tym, żeby to centrum mogło powstać. I tutaj na ręce pana przewodniczącego Stanisława Sobieraja chciałbym podziękować wszystkim radnym Rady Miejskiej w Stalowej Woli, którzy na przestrzeni tych dwóch kadencji ostatnich zawsze wspierali ideę powstania tego miejsca, również nie szczędząc środków, aby ono powstało w tak piękny sposób. Panie Przewodniczący, bardzo serdecznie dziękuję. Szanowni państwo, tak zwana oficjalna część dobiegła końca. Zapraszam do zwiedzania centrum, jeżeli ktoś jeszcze go nie widział. Sądzę, że ten wymiar nastąpił około w pół do czwartej, tak? Pół do piątej, 16:30. Także proszę zejść tam na dół i przed budynek, i tam będzie orkiestra, będziemy wstępnie szli. Bardzo krótki spacer, ale pójdziemy w stronę szkoły miłosiernej, potem nowo zbudowanym ładnym parkiem. Dziękuję pięknie.